no jak się Żydzi kłócą, wiesz, o ten Tel Awiw, walka o Tel Awiw, się oni kłócą. O Tel Awiw, tak. Płace, które są no, dosyć już wysokie. 300 zł wyprawki i wszystko zaczyna... Patrzcie, czy poseł nie naruszył ustawy o wykonywaniu funkcji posła i senatora. I jeśli tam są, bo są przepisy, które wykazują się na przykład, no tam nie wtrącać się w sprawy, na przykład, bo nie można nam w każdą sprawę wejść. Jak są prowadzić sprawy, to nam nie można do sędziego pisać, proszę zrobić tak, a nie inaczej. Nam nie wolno rozkazywać żadnym organom, że mają zrobić to czy inaczej. Możemy się pytać, możemy żądać informacji, ale nie wolno nam tego. Natomiast pamiętam, tu w poprzedniej kadencji te Grodzka, Bęgoska, Grodzki, nie wiem jak to nazwać, przysłali do mnie, gdzie pokazywali, wtrąca się, chodzi, zastraszał komisariaty, mówiąc jaką mają wydać, podsłuchy razem zakładał dla drugiej strony. I oni oczywiście nie uznali tego tam w komisji etyki. Natomiast komisja regulaminowa takie rzeczy, czy człowiek, czy poseł nie narusza ustawy, a nie czy jej systemu wartości, sympatii, spółki z niej. Ja w ogóle tam już oczywiście nie chodzę. Mam pełno tych kar. W sobie obchodzi, tylko budują mi chwałę, naprawdę Mołowiecką i już nie robią. Więc tak, ta druga rzecz, no to chcę powiedzieć Państwu tak, że jak Państwo zauważyliście, Prawo i Sprawiedliwość po pierwsze, po 2 latach, który w czasie 2 lat, proszę zwrócić uwagę, 2 lata kadencji, czyli w połowie kadencji, wyrealizowało w zasadzie wszystkie najważniejsze postulaty, które inne partie albo inny kandydat realizowali, byśmy pewnie całą kadencję byśmy nie zdążyli. Udało nam się, to już tak nudne może być, ale przypomnę, wrócić wiek emerytalny. 500+, reformę szkolnictwa, dla starszymi osobami zająć się tym, na 75 lat. W gospodarce uchwalona została konstytucja dla biznesu. To oczywiście wszystko po kolei musi być wdrażane, ale ustawy są już zrealizowane i wiele, wiele innych. I okazuje się, że z tego powodu, ja to oczywiście narzekam i to może znowu ktoś powie, proszę tam wyłączyć, to tam się prawda. Ktoś nam powie, że no możemy uznać, że nie wszystko zrobiliśmy, nie da się wszystko. Jak Państwo widzicie, jeden z większych osiągnięć to było to, że wreszcie opanowaliśmy to złodziejstwo z Polski. Polska jest państwem, w którym zachodnie firmy szaleją, nie płacą podatków, banki, supermarkety, wielkie firmy, a w odróżnieniu od polskich przedsiębiorców, którzy muszą wszystkie z tego. Jakoś dziwnie na przykład w Warszawie, to ci różni Azjaci też jakoś mówią i muszą nic, my ich nie potrafimy odróżnić. No kurde, zatrudnijcie sobie jakiegoś, co potrafi odróżnić i nie płacą te podatki. A potem te nalogi całe pod Warszawą na te wielkie magazyny i tam co się dzieje w ogóle, no tam ich zatrzymali, jakby się za to wzięli. Ale polscy przedsiębiorcy byli zawsze traktowani gorzej we własnym kraju. To te zachodnie firmy przyjeżdżały, to była taka mania po 89 roku za różnego rodzaju, bo to jest bardzo dziwne, że akurat zachodnim stwarzano warunki wszelkie możliwe przedsiębiorcom. 3 lata inwestujesz w Polsce, jesteś zwolniony od podatku, jesteś ze wszystkich obowiązków. No to jak to robili? No firmy Makro Cash na przykład i różne inne zmieniały nazwę, na przykład bo Makro Cash and Carry, tak? Mieli Makro Cash. Nowa firma, znowu 3 lata nie płaci. Potem z Makro Cash and Carry zostawało Makro. Nie płaci kolejne. Potem zostawało Makro, ale w czerwonym kolorze, tak? Zmiana firmy. To... I tak są firmy, niedawno Państwo widzieliście, ogłoszone zostało. Są firmy, które wielkie, międzynarodowe koncerny, które grosika w Polsce nie zapłacą. Lidl, Makro, nie wiem, Makro zdaje się też, Osho, te największe sieci, które drenują najwięcej pieniędzy. Oczywiście zniszczyły polskie drobne handle. To, co się Minsk zrobił po II wojnie światowej, dla Minsk wygrała komuna bitwę o handel, to teraz wpuszczenie tego biznesu, który nie ma żadnych obowiązków w Polsce, wytransferowuje te pieniądze, jest właściwie, to my teraz musimy stoczyć drugą bitwę o handel, żeby umożliwić działanie polskich przedsiębiorców. Temu oczywiście służą w
sobotę jeszcze wrócę. Właśnie po zakończeniu tej kadencji, kiedy udało nam się przede wszystkim rozkręcić tym programem demograficznym 500+, nie tylko wesprzeć rodziny, ale to jest, jeszcze raz powiem, to nie był program, który odbiegł, tylko to był program, który miał zwiększyć dzietność, demograficzny projekt, żeby Polaków było więcej, bo Unia Europejska się wymyśliła i Niemcy przede wszystkim, które prym tam wiodą, że Polska będzie, bo już właściwie tak w rękę, po komunie, komuna nas oddała, przecież to Miller i Kalinowski nas wprowadzili do Unii. Ciągle nam mówi, że prezydent Kaczyński, oni wprowadzili, na warunkach takich, że do dziś cały czas można tego odkręcić, rolnicy polscy otrzymują 1/4, 25%, może teraz trochę więcej wpływów na rolnictwo. Więc oni sobie uznali, że jak takich frajerów mają, którzy i Polacy poparli, a kto poparł? No Polacy poparli, którzy nie przeczytali jednej strony tego. Czy Polacy wiedzieli, że popierając Unię Europejską, popierają likwidację stoczni, rozprzedanie i prywatyzowanie przemysłu, likwidacja kopalni, wszystkiego, dopuszczenie biznesu, który będzie tutaj w Polsce sobie działał. I ten biznes, jeszcze raz powiem, też Państwo, nie mieliście pojęcia zielonego, umowy w 90. już w pierwszym roku, czyli 2 lata, a przed tym 2 lata, po tych wyborach 89, a parę dobrych lat przed wejściem Polski do Unii Europejskiej 2004, a 3 lata przed rozpoczęciem obowiązywania umowy, Polska już wyraziła zgodę polityczną na podpisanie, to w 92 roku podpisana, w 94 weszła umowa, tak zwana umowa o stowarzyszeniu Polski, układ stowarzyszeniowy, czyli umowa o stowarzyszeniu Polski ze wspólnotami europejskimi. 10-letni to był okres tak zwany przystosowania, otwarcie w jedną stronę. Oni przyjeżdżają do Polski, dostosowują nas, to widzieliśmy, jak po kolei wszystko pada, wyprzedajemy handel, przemysł, banki, stocznie, kopalnie, a my w tym czasie nie mamy wzajemności, że jeździmy na tych samych zasadach. Nie, dopiero jak będziecie członkami. Taka umowa została podpisana. 10 lat Polska została skolonizowana. Do dziś Państwo to mówicie. I co więcej, równolegle w 92 roku podpisano tak zwaną handlową umowę przejściową. Handlowa umowa, czyli te cały na korzystnych warunkach. U nas mówiono, bo to komuna jeszcze rzuciła przecież w początku stole i system był tak przygotowany, która pozwalała, otwierała i umożliwiała zawieranie przez Polskę i tam takich umów, które nas skolonizowały. Polska do dziś. I co z tego, że w 2004 roku zostaliśmy członkami Unii Europejskiej, kiedy byliśmy już niewolnikami? To samo stało się również w obszarze mediów. Kiedy wpuszczono, pamiętam, ta COVID była... Ta cała praca, koncert, praca, książka, ruch, która rządziła mediami wszystkimi w Polsce i sprzedawano po kolei te tytuły zachodnie. Na dzień dzisiejszy firmą koncernu głównie niemieckim 98% wszystkich mediów papierowych lokalnych jest w rękach koncernów niemieckich. Nawet jak tytuł będzie już Przegląd Rzeszowski albo Polska w terenie, coś takiego, to są niemieckie pisma. To są, żebyście Państwo nie myśleli, na dzień dzisiejszy nie mamy w zasadzie i to, co musiało się rodzić z wielkim cierpieniem, nasz dziennik, zwróćcie Państwo uwagę, z jakim cierpieniem, nie wszystko oczywiście jest sekowany, koncert z kolei, kolejny spółka Ruch, która jest dystrybutorem, no jeszcze nie powstały, zawsze sekowała te, także nasz dziennik ani nie jest wystawiany, ani właściwie nie jest eksponowany, nie ma specjalnie to w ten sam sposób na dziennik, to redakcja, no musi mieć środki na utrzymanie, prawda, i sprzedaż. Lepiej się Gazeta Polska codziennie mogła dopiero rozwinąć skrzydła, też dopiero jak tutaj poziom po 95, trochę wcześniej, jak kilka firm sfinansowało wydawanie tego Gazety Polskiej codziennie. No i potem tam prywatne firmy się znalazły, większość, które to sponsorowały. My nie mamy mediów.
stał się. I to, co pan, my teraz dlaczego jeździmy, bo zrealizowaliśmy najważniejsze filary naszego programu wyborczego, podstawowe rzeczy, no ale co mamy? No, media, ta platforma totalna, nazwijmy to opozycja, która w ogóle neguje Polskę, neguje wynik demokratyczny wyborów. Demokracja jest wtedy, jak oni wygrywają. Jak my wygrywamy, faszyści, nacjonaliści, złodzieje, bandyci, nie starczy policji i prokuratury, żeby to wszyscy oni powinni mieć sprawy w sądzie. Bo mówienie o urzędniku państwowym, o policjancie, który pilnuje porządku, na przykład pilnuje wolności zgromadzeń, legalnego zgromadzenia i mówienie o nim bandyto, powinny spotkać się z karą, no. Jak byłam, pamiętam, za PRL-u robiłam aplikację sędziowską, to pamiętam, sprawy w sądzie były takie, które nie wolno było policję, milicja wtedy, już się szło, jak wystarczyło, że spadła milicja policjanta, to był taki wskaźnik, o, to już było pobicie policjanta, jak mu spadło, no póki nie spadła czapka. Oczywiście to był taki standard, że oni tak sobie mówili, jak oni sami kolega na koledze, szanowało się, no i jak oni podchodzili. Po 89 roku, a właściwie nie po 80, tylko po 2015 roku, ci wszyscy, te reszty postkomuny, którym się nie udało, znaczy udało im się ograniczyć przywileje, bo emerytury dostają. Nikt im nie zabrał, że oni mają to odniesione, zabrano im przywileje. Mają teraz tyle, ile ludzie, a właściwie, a można powiedzieć, ofiary bardzo często, a im się powinno do najniższych. Do socjalnych, do ruskich po emeryturę, bo to nie było Wojsko Polska pod pojazdem. Tak jest. A zaraz pan powie, dlaczego PiS nie zrobi. No. Proszę pana, państwo, pan mówi, dlaczego PiS nie zrobi. Będę używała wachlarza, bo to jest jedyne, co jest tego. Więc tutaj ktoś mówi, dlaczego PiS nie zrobi. Państwo nawet nie macie pojęcia, bo teraz tak, ja jeszcze raz powiem. My wprowadzamy te reformy, natomiast tamci zorientowali, myśleli, że będzie powtórzyć się scenariusz 2005-2007, kiedy codziennie w Sejmie robili konferencje prasowe. Myśmy nie mieli jeszcze telewizji, nie było Republiki, nie było tych gazet i po okienkach nas puszczą na chwilę, puszczą albo nie. No to opowiadali, no po prostu kłamali tak, bo. A ludzie w małych miastach, na wsiach, skąd mogli to weryfikować, tak? No to słuchali, Boże, to co oni tam wyrabiają, to jest coś strasznego. Co więcej, oni oczywiście, różne te służby stosowały swoje środki, które doprowadziły, my nie mieliśmy wtedy większości i doprowadziły do upadku rządu wczesnego, prawda? Więc tutaj brak tych mediów jest jednym z bardzo, jedną z tych, fundament bez mediów, nie wygramy kolejnych wyborów. Ale państwo oglądając TVN, czytając ten fakt, czytając inne niemiecko, szwajcarsko, jakieś te zagraniczne gazety, finansujecie. Oczywiście wyborczo teraz Soros finansuje, bo on już bawi, to on tu przyjechał, bo on kieruje swoich internacjonalnych różnych tam biznesów interesów. W każdym razie naszych sukcesów z roku 2000, teraz po 2015-2017 mamy tylko tę telewizję publiczną, jest TVP Info, no Republika, prawda, ale tutaj zasięg też jest taki, nie jest taki ograniczony. Radio Maria, tak, ale też to są takie stacje, ludzie słuchają, niektórzy mówią, że tam za dużo jest religii, to wyłączają, ale tam są najlepsze wiadomości. Radio Maria i telewizja Trwam dają najmniej komentarza, same fakty, pół godziny. I tam jak ktoś zobaczy, mnie czasami nawet jeszcze krócej skomentować, no bo ktoś może nie wiedzieć. Ja bym to zrobiła, no ale, ale tak jest, ale mamy tutaj rzeczywiście, tylko że to jest, bo trzeba jednak pieszować, ciągle zbiera pieniądze. Oni nie mogą, właściwie żyją z tego, co my tam wyślemy i to jest taki problem. No nie finansuje ich żaden Soros, ani żadna niemiecka, tylko my tutaj z tych naszych pieniędzy. Więc niestety udało się, udaje się temu całemu lewactwu i totalnej opozycji i zagranicy, która jest lewacka, Unia Europejska jest lewackim pomysłem, właściwie można powiedzieć, że teraz jest sodomia, no tak można powiedzieć, no sodomicznym pomysłem, który wymierzony jest
człowieka, w cywilizację chrześcijańską, w system wartości, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni czy wychowani. I te wszystkie środki, jeśli Polska została, to Państwo też musicie wiedzieć, zostaliśmy członkiem Unii Europejskiej, do której nas Miller i Kalinowski wprowadził, a Trybunał Konstytucyjny, którym prezesem był wówczas pan sędzia Safian, który w nagrodę został teraz sędzią w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, orzeka z przyjemnością przeciwko Polsce, on orzekł, ten Trybunał pod jego kierownictwem, że Polska zrzeka się, ja też opisałam wtedy wniosek o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją członkostwa Polski w Unii Europejskiej. No to w wyroku, który wydał wtedy pan sędzia, powiedział, że wszystko zgadza się, jak nam się nie podoba, to możemy wystąpić. Gdzie wystąpić? Gdzie? Państwo widzicie, żeby wystąpić, po pierwsze, na początku nie wstąpić w ogóle, a nie żeby nie może wystąpić. Dlaczego mamy występować, kiedy jeszcze nie jesteśmy członkami? Ale nie, to był polityczny, na Polskę zarzucono pętlę. I my już teraz jesteśmy. Wyjścia nie ma takiego, to Państwo sobie myślcie. Bo niektórzy piszą, dlaczego nie wystąpicie? No to tak jak z Brytanią, z Wielką Brytanią. Jak będziemy bogaci, będziemy czwartą potęgą świata, to wrzucimy to, co jesteśmy winni, a nic nie jesteśmy winni, bo oni nas skolonizowali. I używają nas jako tanią siłę roboczą, jako ludzi, co zeżrą wszystko, gorszej jakości, chemię, nie chemię, wiatraki, peluksy, co byście nie chcieli. To, co się tam wywala, rzuca się do rynku. Proszę? Wydaje się, że wartościowy plan Steinmeier... No to zaraz panu powiem, czego popierał. No a miał, jaki miał wyjście? Kto? Jest bardzo wartościowy. No i co z tego? I my, a jeżeli nie taki ważny, natomiast... Kto nas popiera? Kto nas popiera? Jaką siłę mieć? To jest, wie pan, to jest tak łatwo mówić, to Miller nas prowadza z komu na przykład, a my, oczywiście można deala zrobić, tylko Polska, bo to zwraca uwagę, tak tutaj ludziom w głowy wkładano, zapisujemy się do organizacji suwerennych państw, tak? Że będziemy mieli tutaj korzyści i tak dalej, i tak dalej. W tamtej sytuacji, kiedy ruskie właściwie tutaj jaką mieliśmy możliwość, albo tu nie było wtedy możliwości, że Polska sobie zostaje przy takiej słabości, bez wojska, bez niczego, zdemoralizowani urzędnicy, zdrajcy kolumny, gdzie się trzeba było podczepić, bo to była również furtka do NATO dla nas. To był wtedy wybór, natomiast wie pan, odkąd jest PiS i wcześniej jak był, zawsze i również prezydent Kaczyński, ostatnio był osobą, która podpisała traktat. Natomiast do Unii, do Lizbony, gdzie są podpisy, wie pan? No, no to nie wie pan, nie wie pan, nie kłamie pan. No to czyje podpisy? Czyje podpisy? Pan mówi, a widzi pan, co pan nie wie, bo w Lizbonie kto inny, no kto? Jeśli nie kierowca zatrzymany przez policję, nie kto? Będzie musiał mieć przy sobie prawa jazdy ani papierowej policji. A widzi pan, nie wie pan, kto powtarza to co? Proszę państwa, traktat z Lizbony, na zamowy którego zrzekliśmy się, podpisywał Tusk, Sikorski, pani Hitler. I to jest, to są to są podpisy, a prezydent pojechał po to, żeby pilnować, bo oni nie chcieli go puścić. A to samolotu nie ma, a to krzesła nie ma. W końcu pojechał, żeby patrzeć, co oni tam wyrabiają. To co jedyny, który wywalczył wtedy, wywalczył protokół brytyjski, że nie pozwolimy stosować w Polsce lewactwa wynikającego z karty praw podstawowych, gdzie małżeństwo to są faceci, baby, co byś nie chciał, ze zwierzakiem też, co byś nie chciał. No, tak jak sobie państwo by zdawało. Nie będziemy uznawać spraw, no, po prostu wszystkich tak zwanych praw człowieka, lewactwa, które są tam przewidziane. Dopisaliśmy się do protokołu brytyjskiego. Dalej Polska decydowała, że będzie przedłużony czas stosowania układu z Nicei, który pozwala nam blokować jeszcze w innych większościach, przepisy unijne. Tusk nigdy z tego nie skorzystał. Obśmiewał go kiedy już jeszcze tak było kolejne rzeczy i teraz, kiedy już Tusk, oczywiście oni mieli większość, Sejm zdecydował, bo Sejm oni mieli przewagę, uchwalili i ponieważ prezydent Trybunał, a prezydent musi podpisać taką umowę, ratyfikować, jeśli umowa ogranicza czynstwa, no, na przykład prawa, wolności, oddaje część suwerennych kompetencji i tak dalej. I prezydent Kaczyński został tu bardzo przeciwny. Proszę sobie przypomnieć, jakie ważne, jak ośmieszał, bo nie było mediów, a pan nie wiedział, bo pan do tej pory, a jak pan będzie powtarzał, to ja pana znajdę. Ja pana znajdę, znajdę pana, jak pan będzie powtarzał kłamstwa. No to co? No to co? A nie mówił Kaczyński, oglądał pan? Idź, rzecz pan, idź tam. Mówisz pan nieprawdy,
się, prawda, nie ma się co cieszyć, ma podszkolić się, a co podszkolić? Nie pod... No to, no ale to, no, to, to pan nie słucha, znaczy, no. Widzi pan, dobra, no, obija, proszę. Ale właśnie widzę, że pan tutaj nie lubi mnie i pan sobie będzie podkreślał. No pewnie. Proszę państwa, prezes Kaczyński, przypomnijcie sobie, kiedy już uchwaliła w Sejmie Platforma, podesłała, bo tak wynika z Konstytucji, musi ratyfikować. I on co czekał? Powiedział, nie podpiszę, bo były referenda w innych państwach, to tam jakoś spacyfikowali. Potem referendum w Irlandii pierwsze odrzuciło. To my, to my czekaliśmy, ale spacyfikowała ich Unia i drugi raz oni machlali porobili, że tam przeszło w Irlandii. Potem czekaliśmy, co zrobi Václav Klaus w Czechach, który też nie podpisał. Václav Klaus opierał się, w końcu podpisał. No i wtedy Polska, patrzy, jak już jesteśmy, bo my już jesteśmy, byliśmy w tej Unii, już byliśmy. PiS nie wprowadzało do tej Unii. I wtedy on oczywiście podpisał, ale miał ten sukces, już pana chwilę, miał ten sukces, że bardzo ważny dla Polski, jak w sumie deklaracji, zastrzeżeń, że nie można Polska zachowuje swój system wartości, system prawny dotyczący prawa rodzinnego, prawa prywatnego, postawił jedynie dzięki tej deklaracji protokołowi brytyjskiemu i deklaracji, którą podpisał, którą wstawił do traktatu ekipa prezydenta, nie można było w Polsce uchwalić, ale to oczywiście naszym. I do dziś mamy obronę tak zwanych ustawy o związkach partnerskich czy o tych różnych uznawaniu płci. Bo polski system prawny, artykuł 19 Konstytucji mówi, czy 18, że pamiętam, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny, a nie jakichś partnerów, nie? Oni mówią, że sąsiad, sąsiadowi pomaga. Idzie tam. Dobra, więc sobie pomagają, ale to nie znaczy, że tu muszą dziedziczyć po sobie, mieć grób i nazwisko i tak dalej. To są sukcesy, pan o tym nie wie, Rady Maria o tym mówiło i tyle, no, ale pan musi się trochę luzu i nie być później. W ogóle nie głosowałam. I proszę państwa, czyli tak. Mamy, bo przeszliśmy te dwa lata, zrealizowaliśmy program i jeszcze raz powiem, nie mamy tak silnych mediów i to, czym dysponujemy, niestety udało im się poprzez rozkręcanie skargi za granicę, poprzez mobilizowanie, motywowanie urzędników unijnych, zostaliśmy, no tutaj oni, wspierana jest Gazeta Wyborcza. Unia Europejska wspiera również przez tak zwany Fundusz Norweski. Unia płaci, Norwegia nie jest członkiem Unii Europejskiej, ale za to, że może handlować z Polską, daje pewną kwotę pieniędzy, które właśnie na te tak zwane obywatelskie różne inicjatywy są przeznaczane. Do tej pory dysponowała, rozdzielała te pieniądze Fundacja Sorosza, Fundacja dla Torego. Oni rozdzielali te wszystkie tych edukatorów seksualnych, co latają po Polsce. Te paniusie, te marsze, te kody. Oni wszystko, to teraz to się skończyło, bo przyjął to i pełnomocnik premiera, i również tu pan minister Gliński, który tam pełnomocnika do spraw równości i tak dalej. I rząd polski w części te pieniądze rozdysponowuje. W każdym bądź razie im się udało poprzez media zakłamać te nasze sukcesy i wmówić Polakom, wystarczy rozkręcili czy nagrody, czy wcześniej, kiedy to z kodeksu pracy wynika. Nagroda wynika z kodeksu pracy. A czy ten rząd po 2 latach, pan premier Szydło, nie miał się pochwalić, rozkręcono tu 500+ przemysł, ja już nie mówię, budowlany, turystyczny, ubranych dziecięcy, wszystkiego. Ludzie wdawali, okazuje się, że po raz pierwszy od bardzo wielu lat ludzie odkładają z tego, bo to nie jednorazowo. Co miesiąc masz pieniądze. A niektóre rodziny, które tam mają więcej dzieci, to i dla nich to jest ważne, bardzo naprawdę ważny zakres. To oczywiście poprawiło to sytuację na rynku pracy, bo kobiety zamiast siedzieć na pampersie i myśleć, co to, skąd te dzieci, jazda do domu, jak ona dostaje na 1004 klimata, 3000, czy 4,5, czy 3, no to ci różni właściciele firm zaczęli dbać więcej, poprosić pieniądze, wynagrodzenie. I to już nie jest tak, że tutaj mają niewolnice polskie, które dzieci ulica chowa, nie wiadomo kto. I to wszystko, to nie ma co udowadniać, to wystarczy trochę, żeby na ten temat się mówi. Ale niestety oni mają w rękach media i udaje im się, może nie udało, bo
tutaj, sami Państwo są, no to nie udało się do końca, zasiać taką właśnie, skierować tą nienawiść, bo oni się tylko nienawiścią posługują. Jak ja czytam od czasu do czasu wypowiedzi tego Grabca, tego ich rzecznika, to są bez przerwy bandyci z PiS, bandyci tam z policji, bandyci urzędnicy. I potem się dziwią, że na nas, no, na prezesa, no Bogu słucha, to jest w ogóle jeszcze na niego, na bardzo spokojnie, pani Lewarska, Szydło, najgorsze przekleństwa i karów. Ja to już ciągle, żeby coś to ze mną zrobić, to jak dzieli też sztylet włoży, to jest przerwa. No i teraz złapano tylko w ubiegłym tygodniu, w poniedziałek to pan Tarczyński, to jakiś taki CEO. Siedzą ludzie, myślą, że tam piszą sobie, że napisze jakiś nikt, nie wie co, to są ich dozowania. No ja się nie znam na tym, ale mówią, że to można wystawić, tak? No i zgłosili to od razu, że zamontuje tam rolników Tarczyńskiego, mnie zamontuje i tak dalej. No to zgłosili to panu Grudzińskiemu, który jest ministrem PSW, tu sprawę wyraży. I na ten dzień w mediach pokazano, wyprowadzili faceta, on się jako Antonio Maciarenko, tak się tutaj przedstawiał. I oczywiście w kajdanach i tak dalej. Już był przed tym zatrzymywany. To zwróćcie Państwo uwagę, ja jestem zdeterminowany. Jak on ma wypowiedzi takiego sketyny, który bez przerwy nam palcem pokazuje, będziecie siedzieć, my was rozliczymy. Ludzie nie wiedzą, że no, wydawałoby się poważny polityk, no nie poważny, ale wydawałoby się, co nie? On to sobie wszystkie zęby skarży, to chyba mówi tak fajny, nie? No ale co mam właśnie, i my będziemy, ty będziesz siedzieć do prezesa, złapani. Zwróćcie uwagę, że już kilka razy akcje były, oni nie będą. Oni się tak nakręcają, ten Szczerba, Nitrawski i tak dalej, że oni Mieszkowski, Budka, czy tam nawet ta Gasiu, Pisiu, walą pięściami jak Chruszczow w 60-tych latach, no, w ONZ-cie. No i butami i pięściami. Oni się tak nakręcają, że nasz spokój jeszcze ich bardziej ścieka, no. Więc tutaj złożyliśmy to taki facet, złapali go dobrze, ale zaraz na tym gdzie już dostaje, że właśnie to ja im przypier na ulicy, już nie będę podzemnie krzyczał, będzie siedzieć, mówi jak do tego trzeba iść to pierwszy Kaczyńskiego i Pawłowicz, jak Hitlera i tak dalej, akurat Hitler nie tak zginął, ale wszystko jedno. No i on się potem odbył, ktoś mówi, człowieku, przecież policja cię nabierze, a ja mam ich mówi, mogę im podać mi adres. No to co dobrze, jak nie pisze, a ja to do policji posłałam, no to co tak jak to. Ale nie pisałam pismo przedwczoraj, nie dostałam wczoraj informacji, do kogo że będzie śledztwo, to jest groźba pozbawienia życia. Krótko z nimi trzeba, naprawdę. I to jest tak, jak oni zachowują się. Tylko tu, gdzie możemy stanowczo, to my stanowczo działamy. Ale są sytuacje, jak na przykład tych niepełnosprawnych, że cokolwiek jest szantaż, cierpienie. My każdy spółczyk, nikt nie chciałby być w sytuacji takiej osoby. I my nie możemy, natomiast oni tak właśnie zachowują się, ta cała opozycja, nawet pan Skara Wójta, Wielkus poleciała, ta poleciała, ta odeszła, Petro, sobie i tak dalej, rozwalają się sami i to może, mam nadzieję, że to koniec takich właśnie ludzi, którzy żerują na tym nieszczęściu. No ale my też tutaj, no nie możemy coś, to byście wzięli, no to byście wzięli, to koniec tych, wyobrażacie sobie Państwo, jak to przedstawia TVN, tak, oni ustawiają ten kolega nasz Kaczyński. I on się pokazał nam, mówię, zobaczcie, jak oni ustawiają. Tam jest dużo takich wokół Sejmu, ławeczki są, krzewi, ludzie i tak dalej. Więc on taką scenę, która przyjechał do tego budynku i za opisem słysza głosy, ale nie chodzi, bo słyszy głos znanych, taki pani Adamik, Adamia, Agata Adamia z TVN-u, taka czarna niewysoka. I jak ona instruuje, ustawki robią z tymi niepełnosprawnymi. Proszę pana, ja tu będę szła, pan nie podjeżdżał, ja podejdę. Pan zrobi to, ten Tarczyński mówi, słucham i tego i nakręcił, i kręcił tę rozmowę, bo słychać. I potem coraz bardziej, jak ta już pan Adam, jak ustawiła, jak on ma jechać, a co nam zada pytanie i jak on ma się przewrócić, czy wykręcić, i świecić, ona tak stanęła. No my to mówimy od razu, dawaj to, ale na samym mówi, poczekajcie, to wszystko zbierać, nie wszystko od razu i tak dalej. Oni kłamią, oni wykorzystują to maksymalnie, jak tylko się da. I to jest to, że my tak, no jak taki Polsat, jak taki TVN, jakie gazety główne, a lokalne, to może Państwo już nie macie kontroli, chyba że jakieś
szaleniec za własne pieniądze, który przez władze Poznania byśmy chciały w 5 minut. No. I przyjdzie i będzie wam opowiadał, no to, no to skąd ludzie mają mieć wiedzę. Więc tutaj po 2 latach konwencję Prawa i Sprawiedliwość Kaczyński zwołał i mówimy, mimo że zrobiliśmy już to, co do nas należało, najważniejsze rzeczy, no tam oczywiście drobniejsze są cały czas, bo wymagają niektórych czasu, sprawy podatkowe to się nie z dnia na dzień, tylko nie wolno prawie dopiero od kolejnego roku po kolei. Najważniejsze, że staramy się ten budżet uszczelnić, żeby wreszcie płacono te podatki i tak dalej. No więc na tej konwencji postawiamy, że Prawo i Sprawiedliwość wprowadzić kolejne udogodnienia. To jest tak, jakby zwracam Państwa uwagę, bardzo skondensowane. Nigdy tego nie było w Polsce. W ciągu jednej kadencji, żeby można było tyle spraw załatwić, ale ponieważ to nam daje ciągle poparcie 43%, to te media zagraniczne, totalna opozycja, wewnątrz, kolumny, ruska, niemiecka, europejska. Oni robią wszystko, już teraz jest same kłamstwa. Tak jak to, którzy Państwo tutaj może wczoraj widzieliście, prezes ma chore kolana. No kto w naszym wieku, on już z 69 no to ma tam 69 lat, coś takiego, dzisiaj jeszcze nie wiem, nie będę myślała. Ale w każdym razie ma kolano, każdy ma, też ma, no muszę smarować, no to nie ma, no. No to ma to kolano, ma prawo. No to w Instytucie Wojska Nasza Serc do szpitala. No zrobili badanie i tak dalej. To już te szczęba, Rzeczpospolita piszą, że ktoś powiedział, że ktoś zadzwonił, powiedział, że to było wobec coś takiego. No więc zamknięto teren, nie puszczano ludzi, bo jak jest, to trzeba przejść, ewakuowano. A Rzeczpospolita Wyborcza, TVN-y, Onety mówią, proszę, jak prezesa zawieźli, ludzi odprawiają z kwitkiem, nie mogą się leczyć, stare kobiety jakoś pokazują panie się, no mówi się, że nie można wejść, proszę, to i ta, a ludzie tu, to Kaczyński, on sam tam leży, bo tego dzwoni, to mówi prowokator, no to wiadomo, że pod, ale powiedzieli, że za, Kaczyński powiedział, ustawmy, złapiemy to, to nie to, że ktoś się złapie, ale to my tu wiemy, ale gdzieś w Polsce, gdzieś nie wiedzą, to Kaczyński położył się i już nikogo do tego szpitala nie puszcza. To proszę Państwa, my mamy po prostu, my toczymy regularną wojnę, żebyście Państwo nie myśleli, to wojna to nie jest tylko, jak się strzela do kogoś, no. Jeszcze gorzej to jest wojna o umysły, o prawdę. I my właściwie, ja tu mogę ciągle już naprawdę, no ten TVN, chciałam, żeby zagrano koncesję na te wiadomo fakty, bo to jest główny rodzaj. No ale mamy niestety, no jest Pan Kołodziejski, który nie daje się tutaj, a jak już wymierzałam, czy tutaj tam nie wiem, ile szybko cofnął, bo tu ponaciskał, nie wiem, kto tam ponaciskał, nie wiem, czy Amerykanie, wszystko jedno. Więc ja też tutaj można powiedzieć, że to też zwróćcie Państwo uwagę, z jednej strony mamy od tych Amerykanów, no jednak to jest ważna rzecz, wobec tego wojska, Rosji się szykują, dwa lata temu, półtora roku temu robili ćwiczenia, atak atomowy na Warszawę. No robili, czy teraz na wiosnę, jak na jesieni, w ubiegłym roku, też Białoruś i tak dalej, to my mamy się czego bać. To my, to amerykańskie wojsko chcemy, to patrioty, to urządzenia, żeby tu siedzieli. Pewną cenę się płaci, ale zrozumcie Państwo, że to nie jest tak, że o, my to możecie zrobić, nic nie robicie i myście się już za to wzięli. No to co myście się wzięli? My chodzimy po takim kruchym lodzie, że właściwie nie wiadomo jak się odpędzić. Oni mają chmarę prowokatorów, mają media, które tutaj robią z nami co chcą, co więcej my nie możemy zareagować adekwatnie. To jak ja sobie w Sejmie już pozwolę, powiem, zamknij mordę, lewacki, coś tam, no to naprawdę, to jest nic. I bardzo przeze mnie popierany, jeżeli mam nadzieję, że to fajnie, to nie ma się publicznie w tej sprawie wypowiedzieć. No bo no, nie, w sensie nie powiedział mi tak tam, bo tak nie powiedział, nie. Ale czekam tylko, czy mi zwrócą uwagę, ale nikt nie sprawdza. No to rozumiem, że... Chociaż w symboliczny sposób, ale to jest jednorazowo. Bo ludzie mówią, taka Bułgara, to ja mówię, podaj przykład. Bo ja mówię, tylko to, a jak, ale to jest moja racja. I jak coś, to oczywiście te fajne przerwy przyklejali tutaj gębę taką. Zdjęcie pokazuje, tak jak człowiek się pochyli, no to ta sukienka się pochyla, tak? To wioja, ty gruba świnio, w takim komentarzu, no. I co by się, to absolutnie,
albo świat, no to jak dziennikarze tam, są fotoreporterzy, wyspecjalizowani. Oni zrobią ci każde zdjęcie z nic piękności, zrobią żabę, ropuchę w kałuży, a z takiej pani środy zrobię po prostu uosobienie urody, piękności, subtelności, cienkości i tak dalej. No, no więc można to, żebyście państwo wiedzieli, nie dajcie się nabierać. No, także tutaj, więc my zaproponować, ponieważ widzimy, że jeśli jeszcze 2 lata i oni będą kłamać tak na temat tego, co zrobiliśmy, oczywiście osoby, zwłaszcza młodych Polaków, którzy byli adresatami tych 500+, którym pomogło, wyciągnęło z nędzy, poza tym, że urodziło nam się, bo to jest taki program demograficzny, urodziło się co nigdy prawie 500 000, 403 ileś tam tysięcy dzieci. No to Niemcy wściekli, nie? Bo wszędzie nas wytłuką, a to nie drogą się Polacy, tak? Teraz w tym programie, oczywiście, tylko oni do siebie muzułmanów, niech się rozmawiają z muzułmanami, proszę bardzo. Oni tam już nie potrafią nas do wojska wpuścili, a ty co przybywali, oczywiście to oni boją się, bo jest to tak naprawdę polityczne, bo to są sami lekarze i inżynierowie, nie? I czytałam, że taki jeden lekarz, jak ksiąg czytałam, puścili, umarło dziecko, bo to zaszczykuje męsko. I za nie jakieś niemieckie dziecko, no taki dobra, niech się kurują u tych muzułmanów, tam robią, nie zwracaj uwagi. Nasz program ma po pierwsze, bo uczynić z Polaków powiedz Polski, państwo silniejsze na wiarę naszych możliwości. Nasze możliwości, jeśli państwo działa, jeśli tak jak mówiła pani premier Szydło, nie kradnie się, zobaczcie państwo, jakie są wyniki spółek. A jakie były, jak oni robili z pieniędzmi w czasie tych rozmów, zobacz przyjaciele, jak na co oni wydawali pieniądze. Owsiaka, tutaj, żeby ktoś wygrał, tutaj na jakieś tego papieroski, cygarka, co by się nie chciało, suknie dla tych Tuskowej, bo ona mówiła, że ja nie będę sobie kupować kiecek do Afryki, gdzieś tam ubrali ją, gdzieś tam, nie wiem co. W każdym razie my tutaj uważamy, że ma się rodzinę odbudować, dzieci mają się rodzić, wydobyć trzeba z nędzy pewnej, podniesiono minimalne wynagrodzenie, podniesiona jest minimalna emerytura, ona oczywiście obniżono teraz tutaj podatek, wprowadzono teraz to, co ja powiedziałam po tej konwencji niedawnej, dalej wzmocnić polskich przedsiębiorców, wielkie powierzchnie będą opodatkowane. Tutaj widzę działanie prowadzi Ministerstwo Finansów i wykazuje, które firmy nie płacą cały czas podatku, to się skończy. Bo u siebie wszędzie płacą podatki. A tutaj w Polsce cały czas tak jak się wpuściła ta lewica, potem ci liberałowie z PO, oni traktują nas cały czas jako państwo obrytobylców. Chodzą i uważają, że tu za łapówkę, za rajstopy i za Marsę, jak się nazywają, chyba to nie wiem. No za to właśnie. Ja oczywiście nie twierdzę, że nie trzeba jej przejść. Proszę pana, to co można, nie ma teraz perspektywy czasu. Powołaliśmy komisję do spraw VAT, ale niestety są rzeczy, które się przedawniają. My teraz nie ma szansy, żeby prywatyzować. No nie dziwne, bo zawsze, bo tam nie ma pewności obrotu, tak? Bo jak pani kupi jakąś kamienicę i zawsze minął 50 lat, a zawsze musi się obrócić, że ktoś przyjdzie i powie, to jest moje i tak dalej. No to nie musi być oprezentowanie. Tylko co zrobiła Platforma i to właśnie pan Kulikowski, który został zatrzymany, który był wiceministrem. On w czasie, jak mówił wiceministrem sprawiedliwości, on tak zmienił proces karny, postępowanie takie, że strony sędzia nie decyduje, nie mówi, jakie dowody zebrać, tylko sędzia siedzi i obserwuje, tak jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie mają kancelarię, gdzie to wszystko jest zupełnie inaczej. A u nas idzie tak, wyobraźcie sobie jakiś osoba, która z jakąś firmą telekomunikacyjną. Oni mają firmy, która przyjdzie z gnoju, jeszcze zrobi z tego człowieka pokrzywdzonego, jeszcze zrobi sprawcy, tak? No i, a oni tak wprowadzili projekt, tak? Ci sędziowie, ja jestem w prawie Rady Sądownictwa, to mówili, słuchaj, jak to można? Sędzina taka i ta druga, jak ja mam sądzić, jak ja widzę, jak się nie wolno wtrącić? Bo oni tak ustawili, że strona, jak nie powiem, a skąd tak biedny człowiek, pan się adwokatu, skąd pan jest biedny? Sędzia, bo to jest, powiem, dalej, ustawili sobie, że nie wolno nawet jak nagrać, tak jak Sawicko i tak dalej. Oni przyjmowali przepisy, które miałyby uniemożliwić działalność CBA. CBA, jeśli tak chce, tak jak tą Sawicko, albo jak Łapówki, tak? Albo jak tego Garnickiego. No to oni mówią, nie, jak nie, jak jest nakręcone, a sąd nie wiedział, to jest owoc zatrutego drzewa, nawet żeby było widać, że odkłada. Nóż w serce nie może być przedmiotem oceny. Przez co? Bo jest nie.
pan Krykowski wprowadził również pojazd specjalny wypadkowy, kto się nie zdał. Skrócili okres przedawnienia. Także po końcówce, w połowie, jako już tu wychodziły te różne granty, to okres ścigania, nie wiem, jak ile, z 10 do iluś, czy jeszcze na 5 lat, jeszcze nie ma, już nie pamiętam. Także oni już się czują, aby, nawet gdybyśmy teraz powiedzieli, to już nie możemy, bo to już było wprowadzone, prawo nie może działać wstecz. Co więcej, podniósł wysokość szkody, do której ściganie publiczne, a najczęściej co emerytów okrada się tam do 800 zł, czy emerytury, czy takie rzeczy, do 1000 zł. Tym samym ci najbiedniejsi ludzie, którzy mają najmniejsze dochody, pozbawieni, którzy będą prywatnie sobie będą, kto ci pójdzie, emeryt ma 800 zł, kto pójdzie i nie będzie się procesował, pozbawieni kontroli. Myśmy to wszystko odkręcili. No, wszystko odkręciliśmy do rozwiązań technicznych, bo mi się wydaje, że to nie rozwiązuje. Wszystko zostało odkręcone, zmieniona została procedura, przywrócona z powrotem rola sądu. I tutaj oczywiście zmieniono ustawę CBA. Wszystko zostało uregulowane, także ma szerszy kontekst. Woda jest, wszystko jest. W każdym bądź razie musimy teraz tutaj w te kolejne dwa, kolejny czas do końca kadencji, musieliśmy siłą rzeczy, właśnie to wynika, jeszcze raz będę podkreślała, ze słabości naszych mediów. Po pierwsze, musimy jeździć bezpośrednio do ludzi. To, co Państwo widzicie, te rozjazdy soboty, niedzielę głównie, bo to wtedy ci uznowie i tam posłowie mają wolniejsze. Musimy jeździć z pominięciem tych kłamliwych mediów i bezpośrednio opowiadać trzeba ludziom i mówić, co rząd robi, jakie ma sukcesy i co się w ogóle w tym dzieje. Ja bym Państwa też zachęcała, jeśli ktoś ma telewizor albo internet, teraz już to ma, może jest, oglądajcie sobie transmisje, które są w internecie, transmisje sejmowe, wstecznie, z każdego, zawsze. Można sobie otworzyć samemu. Oglądajcie, bo są transmisje, bo potem te różne antypolskie, antyrządowe media po prostu nakładają nam to, co się żywi podoba. No, to po prostu kłamią, napuszczają na nas. Ja dlatego tak jak mówię, jeździmy teraz i tutaj na konwencji kolejna porcja reform została przedstawiona i pan Morawiecki, który jest właściwie głównie ma się zająć wzmocnieniem gospodarki, bo silniejsza gospodarka, silniejsza pozycja pracownika, oczywiście przedsiębiorcy polskiego. Tutaj w takim jego pakiecie, który teraz został przedstawiony, wprowadzono, to oczywiście nie tylko dla przedsiębiorców, ale również dla rodzin. 300 zł wyprawki co roku dla każdego dziecka, bo to też jest zawsze duży wydatek dla rodzin, niezależnie od tego 500+. Podatek CIT, który był 19% jeszcze niedawno, w 2015-2016 został do 15, a teraz 9% obniżony. ZUS, to tu ja akurat w Warszawie, to ciągle mi się tam skarżyli ci właśnie taksówkarze i przedsiębiorcy, że on tyle nie zarobi, a musi zapłacić jednakowo 1200, ja nie zarobię na sam ZUS. Mówi to się, dobrze, projekt jest taki, że ten ZUS uzależniony został wysokość ZUS-u od wielkości dochodu. Jeśli poniżej, powiedzmy tak, 5000 ma dochód, płaci obniżony ZUS tak o 800 zł. To już jest. Ktoś mówi, a dlaczego jeszcze nie niżej? No proszę Państwa, nie da się uzbroić Polski w jeden dzień, w jeden rok, w 3 miesiące, wszystkim dać, żeby byli piękni, bogaci, każdy miał dom i tak dalej. No, po kolei, stopniowo. Program Mieszkanie Plus został teraz jako podstawowy, tu w jednym z miast, czy pamiętam kogo, żona, czy nie pamiętam, Jarocinie. Proszę bardzo, mieszkania i nie slumsy socjalne, które przystosowane są jakieś dawne, przedwojenne, gdzie nikt już nie mieszka bez wody i kanalizacji, tylko mieszkania o standardzie. Tutaj na to został położony nacisk. I to zwróćcie Państwo uwagę, właśnie chodzi o pracę, rodzinę, wspieranie rodziny i mieszkanie. Bez tego nikt do Polski nie wróci. A okazuje się, że właśnie jest już pewien widoczny, to mówią z biura obserwujące rynek pracy w Wielkiej Brytanii, że Polacy nie chcą już tam tak jeździć. Już nie mówią o
zagrożeniu terrorystycznym. To samo w Niemczech uskarżają się, że nie miał przejść paradu zbierać, nie? Niech się mówi Walińskim, no. Jak będzie wiedział, jak nie wiem, co sam zrobi paragiel, czy w ogóle będzie wiedział, to i to o to chodzi. Do nas ściąga. Podatkami otworzyć firmy za te zagraniczne wielkie, żeby one wreszcie płaciły podatki, żeby zrównać sytuację polskich przedsiębiorców i tych właśnie, którzy rolników, którzy mają najmniejsze tutaj dopłaty w Polsce, a firmy, które niestety no, zagraniczne sieci nie płacą przede wszystkim od tego i tak dalej, i tak dalej. Tu można by dużo mówić. Bardzo ważną rzeczą jest i też chciałam Państwa powiedzieć, żeby to, czyli tak, żeby z tego wynikała taka rzecz. Nie oglądajcie antypolskich mediów. Proszę Państwa, jak nie obejrzycie gołego tyłka, przeżyjecie, no. No tak, no kto nie przeżyje? Przeżyje. Oni zaczynają od jakiejś afery, albo gdzieś tam coś, to co Państwo, no musicie to oglądać. Jest, to jest dobrze, no, że tak już mówię, ale to... Jak Państwo obejrzycie, na przykład telewizja Info, jak Państwo porównacie sobie jeszcze szerzej trwa. Czy trzeba oglądać to, co na przykład ja jestem w stanie, w ogóle nie mam. Czy musi ktoś czytać tą wyborczą gazetę? I znowu, że Polacy są najgorsi, że mordowali Żydów, że każdy ma zbrodniarza u siebie w rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Nie musicie. Ale jak nie będziecie czytać, to wtedy czyści się ta głowa i Państwo dumy nie finansujemy ich oczywiście, ale i dumy narodowej zabieramy. Ich najbardziej wkurzają nasze obchody świąt, żołnierzy wyklętych, przypominanie historii, przywrócenie historii do szkół, historii języka polskiego. Bo już nam już jeszcze trochę już mówili, że jesteśmy, bo my dzieci się historii nie uczyły w szkołach. I tutaj zobaczymy Was, to co możemy zrobić, robimy. Jest ogromny opór, bardzo duży, w samorządach jeszcze, bo samorządy zostały wcześniej przed wyborami wybrane, bo były wcześniej, które ja oczywiście też nie wierzę w uczciwość tych wyborów, kiedy workami nosili, wrzucali w ogóle tam w samochodach, w bagażnikach jakiś głos, jakiś nie wiadomo co. I okazywało się, że przed wyborami na przykład PSL miał 9% poparcia, 9%. W dniu wynik wyborów pokazywał, że mam 27% i na drugi dzień, jak robiono badania, znowu mają 9%. Skąd taki? I oczywiście poprzedywali te wszystkie, podzieliła sobie platforma. Gminy wiejskie oddało PSL-owi, oni robią tam co chcą. I miasta, i właściwie powiem, miasta PO. I PO, jak Państwo widzicie, rządzi się tak, jak się rządzi. Porobili sobie, jeśli powiem o Gdańsku, nie powiem o Państwu, przepraszam, no, to co tutaj się robi, to jest uosobienie lewactwa polskiego. No, ludzie, to jest coś niesamowitego. Ja nie wiem, jak ludzi, ale starsze osoby przychodzić i żeby w ogóle tutaj podobał się taki prezydent, to jest coś niesamowitego. Jako taki klasyczny socjal, czyli pomagamy... Jest straszny, no ale to, żebyście Państwo wiedzieli, dlaczego są takie ważne wybory samorządowe, bo Państwo nie jesteście blisko ministra, ani premiera, którego rzadko kiedy widzicie w telewizji, tylko na co dzień macie kontakt z prezydentem miasta, wojtem, burmistrzem i sołtysem. I to on decyduje, wydaje zgody, finansuje różnego rodzaju inicjatywy, dofinansowuje pieniądze, środki unijne największe dzielą samorządy. I Prawo i Sprawiedliwość walczy teraz, głównie naciski położone na wojewódzka, na samorządy województwa, bo one dostają na swój teren. I oczywiście w miastach i wsiach, większe miasta. Tutaj jest miasto, które no, jest na prawie, jak powiedziałam, no jest przykro, że jest osoba, która jest ostentacyjnie antypolska. Jak można z takiego miasta, jak Poznań, powstania wielkopolskie, zrobić antypolską placówkę? To jest niemożliwe zrobienie. To samo, co robi w Gdańsku pan Adamowicz. To jest... No ale ja właśnie mówię, ja się zastanawiam, wiem, że przez Poznania, no, ale ja ty, to jest, ja Państwu proszę, żeby się zmobilizować, to nie jest sztuka i to nie jest wszystko, jak będziemy mieli ministra, bo jak powiedziałam, minister uchwali tam poprzez rozporządzenie. Tylko tutaj wyjaśnienia, bo woda się pojawiło, to tak, to jest nasz dzisiejszy temat, bo ona jest szersza, ale informacje nie pojawiły, to taka informacja. Więc to nie jest, to, nie, to że mamy mieć
rząd, że mamy Sejm, to jest nie wszystko, to są te fundamenty prawa. A najważniejsze to jest już realizacja prawa, która następuje w samorządach. I jak tego nie będziemy mieli, to zwróćcie Państwo uwagę, co robimy w samorządach. Jak my uchwaliliśmy program 500 plus, to co się stało? Bojkotowały samorządom i mieli większość i z opóźnieniem nie chcieli sporządzać list, nie chcieli wypłacać, a ludzie nie wiedzą, że to jest taki mechanizm. Mówi, co ten PiS, to pani minister Rafalski. No ludzie do mnie piszą, wreszcie trzeba po środki powiedzieć, tym bardziej, że opłacone, to nie jest tak, że samorządy sam pieniędzy nie. To trzeba było środki dyscyplinujące kary i tak dalej, wszędzie, gdzie można bojkotować. Dalej, kiedy reformy oświaty wprowadzaliśmy, ile to było? Oni organizowali strajki przeciwko rządowi legalnemu, ministrowi, przyjeżdżali. To są wszystko zastępcze, to jest właśnie działanie na szkodę Polski, bo myśmy demokratycznie wygrali wybory, mamy prawo taki program, który ludzie w większości wybrali, zrealizować. I ja chodziłam pierwszy raz, pamiętam, do szkoły, kiedy była reforma, kiedy wprowadzono ośmioklasową szkołę podstawową, potem był czteroletni liceum, był technika zawodowa i tak dalej. I tutaj się jakoś szkoliło, tylko potem jak oni zlikwidowali polski przemysł, to gdzie te technika, gdzie miał dzieci uczniowie mieli chodzić, a zasadnicza, gdzie miał się uczyć, nie obróbki, skrawanie, czy jak to tam się nazywało, to już nie ma tego. Dzisiaj to oni właściwie, nawet zwróćcie Państwo uwagę, jak Unia nas niszczy, to Unia jakie daje rybakom, bo tutaj nie wolno, bo tyle nie wolno mam mówić, no to czego uczą się strzyżenia psów, układania kwiatów, rybaków. A gdzie mają się, nie masz, myśmy to wszystko przywrócili. Z powrotem szkoła ośmioklasowa, przywrócenie historii, przywrócenie odpowiedniej ilości języka polskiego, technika, które uczyć będą, my nie mamy glazurników, budowlańców, ślusarzy, stolarzy, co by się chciało, gdzie mają, jak nie ma polskiego przemysłu, no, są tylko magazyny i siedzą panie na papierach, no. I oni jeszcze wydłużyli wiek emerytalny do 67 roku, także córka z wnuczką, przepraszam, babka, babcia, córko, wnuczko konkurują o miejsce na kasie. Tak było do tej pory, bo przecież ona 67 lat, no a już ma wnuczkę, to, a nie ma roboty, bo wszyscy wyjeżdżają. Przemysłu nie ma, bo porozdawane. I takie zniszczenie tego narodu polskiego. I druga rzecz, podział, dzielenie Polaków. To specjalnie ta konwencja, która się odbyła, mówiła pod hasłem, była Polska jest jedna. Polska jest jedna. Bo oni chcą, nie wiem, czy Państwo słyszeli, ja nie mogłam uwierzyć, żeby wydzielić województwa, żeby Platformie oddać, oni sobie państwo utworzą. No sobie wyobrażacie państwo? Utworzyć i oni tutaj, bo nie mogą tak znieść tego PiS-u, ciemnoprotu, tak co byście nie chcieli. I żeby im dać, oni sobie tu utworzą to zachodnie, to ten zwracam uwagę, ziemie zachodnie, północne, tam gdzie Niemcy to długo byli, gdzie przed, po II wojnie światowej migrowała ludność ze wschodu, ale to była ludność, która już nie była tak zakorzeniona. Komuniści tam doprowadzili, osiągnęli swój cel, bo tam najczęściej komuna wygrywała. Tam ci różni polityczni działacze, komuniści i tak dalej. I tam niestety te północne wybrzeże i ziemie zachodnie to były placówki, enklawy, zwycięstwa, lewicy i PO. No też częściowo. No. W każdym bądź razie oni sobie tutaj wyobrażali i podszczuwa się. I to w tym kierunku, zwróćcie Państwo uwagę, idą ich działania, żeby nas podzielić. Oni już sami się nazywają, kiedy ta powiedziała na jednej z demonstracji, prezes Kaczyński powiedział, że to są ludzie gorszego sortu, ale on miał na myśli zupełnie co, bo oni byli przeciwko Polsce, przeciwko powstaniu, że to bez względu, to jest ten sort, ale nie dlatego, i oni to wykręcili, to jest głównie to hasło, z którym teraz chodzą, ja jestem gorszego sortu. To dobrze, jak tak uważasz, to dobra, nie będę dyskutował, nie? Skoro tak uważasz, w każdym razie podziały, bo jaka, tutaj nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jakiś czas temu książka Łysiaka była w 1984 roku wydana, który on mistyfikował, pisał list carycy Katarzyny o Polakach. Co zrobić z Polakami, jak ich podzielić.
I ja tutaj mam prawo, na koniec prawie, żeby Państwu przeczytam. To jest ich metoda. My dlatego konwencja była pod hasłem Polska jest jedna, bo nie możemy dać się podzielić. Już udało się Państwu zwrócić uwagę placówki takie zrobić z Gdańska, kiedy oni bardziej czczą nazwy tramwajów Gdańska dla młodych daje hitlerów niemieckich, można powiedzieć, antypolaków z kraju. To dzieje się we Wrocławiu, kiedy oni bardzo się dystansują. To się dzieje w Poznaniu, kiedy pomnika nie można postawić Chrystusa Króla. I tutaj mamy o Warszawie, już nie mówię, kiedy jest granda na całego, rozkradanie, tam przyjeżdża ludzie, komuna z całej, bo Warszawa została zniszczona, ludność się rozpieszła, bo w obozach zginęła. Prawie 150 tysięcy ludzi zginęło, reszta się rozpieszła, nas wozili urzędników, gdzie ludzi kupowcy i oni się nie poczuwają. Pani Bach bazuje tutaj na tych urzędnikach, których są takich sympatykach, których nas woziła do Warszawy, pozatrudniała ich rodziny. Nie bez powodu mówi się o tym blokach dla Wielanowi, za to ale to Warszawa. W każdym razie podwoziła, podwyższała im ona dwie kadencje, podwyższała im pieniądze i tu wygrać w Warszawie, w stolicy Polski jest trudno, bo oni nie tyle mogą w nosie mieć tą warcową, oni o te pieniądze, co ona im dała, o ten status, te spółki, po których pozatrudniała się jej rodziny. I te wybory, żebyście Państwo widzieli, niezwykle ważne są, bo prawdziwe życie Polski w tych samorządach. Tutaj to jest, tam się spotykają, minister raz drugi wraca do domu, do Krakowa, do Wrocławia, na jakąś wieś. A życie Polski toczy. I ta prawdziwa batalia odbędzie się na jesieni tego roku. I Państwo, ponieważ one mają być tak zorganizowane, jak może już wiecie, że komisje to już będą tak ułożone, że nie może być tak, że osoba, która sama stara się, urzędnik, burmistrz, wójt czy radny, który stara się o miejsce, w komisji siedzi jego żona, córka, narzeczona i ktoś dalej i ci te same osoby liczą głosy i ogłaszają wyniki. No i ono, jak on ma nie zwyciężyć? No to wiadomo, że zwycięży, nie? Więc inne osoby będą przy wyborach, inne osoby będą przy liczeniu. Ma być monitoring, nie wiem, czy to się uda w końcu. Przeźroczyste urny i zobaczymy, jak tam te urny, bo to było kiedyś zakryte. No, nieprzejrzyste te urny i członkowie komisji mówili, że jak przychodzili, urna zamknięta, a pierwszy wchodził albo burmistrz, albo przewodniczący komisji wyznaczony przez burmistrza, wójta i tak dalej. I co on robił w tym czasie przy tej urnie, to nie wiadomo, tak? Pliki cały, bo to w każdym razie w tym kierunku to pójdzie. Jest dużo takich sytuacji, które utrudnią, uniemożliwią takie ciężkie naruszenia, ale Państwo musicie się, jak się zwrócą do was, albo sami się zgłaszacie. Trzeba iść do tych wyborów. Nie dać, czyli mam tak. Nie wolno nastawiać ucha lewackiej totalnej opozycji mediów. Nie wolno. Nie macie prawa. Naprawdę, no to już, jeśli chcecie, to już nie mówcie. Ja wiem, ja tam przeczytam, ja umiem odsiewać. Nic nie umiem. Takie wiadomości przygotowywane są przez specjalistów. Ludzie sami nie wiedzą, że przeciwko sobie będą głosować. I przeciwko sobie działają. Więc trzeba skupić się na tych mediach, na które, no wiemy, że jeśli popieramy tę rząd, tę władzę, prawicę, Polaków popieramy, no to musimy mieć zaufanie do publicznej telewizji, Telewizja Trwała, Radio Maryja i takie inne, Republika. Rzeczywiście inne też, kraje mogą nas jak wspierać, najbardziej. Ale pewnie nie będą bardzo za bardzo walczyły. I musimy mieć, czyli media. Drugie, musicie Państwo minimum aktywności wykazać, żeby pomóc nam. No, czy wszyscy posłowie na przykład jak pójdą, no sprawa jest tej, 235 osób. No przecież my nie zrobimy w Polsce wyborów. No trzeba, muszą być chętni, a ponieważ teraz mają być dwie komisje, no to potrzeba do tego ludzi. No to jeśli Państwo nie pójdziecie, to tam się tylko czekają na to, no, żeby te wybory przeprowadzić. Więc musimy walczyć i o media, przy samorządach i tutaj. Co? A jest pan poseł. Na samą końcówkę, na samą końcówkę. Sojusznikiem 50 tysięcy. A z Lesbietami? To pokazuje, że to rozwiązanie rzeczywiście mogą być dla nas duże. Jak najbardziej. Bolesne. I do kwiaty. Natomiast... O, panie pośle, naprawdę. Tylko się nie będę przytulać, bo jestem cała zgrzana. Ale bez... Dziękuję bardzo. Tak, na wrotkę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Najbardziej się podoba. Biało, czerwona. Piękne. Bardzo dziękuję. To tutaj będzie się. To może.
ratownictwo, czy... Więc właśnie zachęcam tutaj, że koniecznie mamy ten sam polski patriotyczny obowiązek, żeby iść do zboru, brać udział w komisjach, nie słuchać mediów, tych lewackich. Państwo macie, jeśli Państwo uważacie, ja mam nadzieję, że tak, osoby tutaj, które przyszły i uważają, że jest dla nich Polska czymś cennym, to musicie Państwo wziąć udział w wyborach. Nie dajmy się też podzielić. Na pewno Państwo widzicie, że jest tutaj pewna, poza tym, że tutaj oczywiście lewactwo mówi, że oni to są prawdziwa Polska i będziemy sobie miasta i plamy, które będą bardziej niemieckie, pewnie niż polskie, to również starają się te lewicowe media dokonać podziału wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. To z lubością. A tutaj zobaczcie, ten się z tym, ten podejrzewa tamtego, ten z tamtego. Wiemy, powiedział nam anonimowo wysoki przedstawiciel taki i tego. To są zmyślenia, albo zmyślenia raczej. My jedziemy wszyscy, prawica, rząd jedzie na jednym wózku. Bo przecież nie możemy to nawet robić. Dlaczego mamy mówić słabe punkty, kiedy za chwilę ta osoba, która mówi, będzie wywalona siedzenia. To jest po prostu na logikę. Natomiast to mówienie, ludzie, którzy nie są w stanie tego zweryfikować, no to mówią, ojej, to się kłóci, to jedna partia przeciwko drugiej, a Szydło nienawidzi Morawieckiego, Morawiecki nienawidzi tego. Nie dajcie tego. Każdy ma prawo mieć taką sympatię inną. I ja też mam jednych posłów, to ja pana poznać bardzo lubię, co nie, na przykład, ale to inni posłowie, co ja, no tak, to ja bym wolała na przykład, żeby ostrzej coś powiedział, albo spokojniej, albo co. No i to jest zwykła rzecz, w każdej grupie, prawda, jest tak, że mamy różne usposobienia, ale nie dajmy się podzielić, bo to jest dzielenie, to jest stara zasada najeźdźcy agresora o pracy. Podzielić nic wtedy za nikim się nie wstawi. Szczujemy wszyscy zamiast siebie. Nie dajcie się też napuszczać, mimo różnych poglądów, które mamy teraz panem prezydentem dużo. No to jest z naszego wskazania, pan prezydent został prezydentem i ma nieco inną.